Hej, hej, witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was do kolejnego odcinka drugiego w grze Assassin's Creed Valhalla. Doszliśmy tutaj do wejścia, ale nie idziemy tędy, tylko szukamy innej drogi. No chodźmy może tam dalej jeszcze. O, tędy. Niech będzie. Dobra. Ja bym chciał się jakoś po cichu, słuchajcie, do niego zakraść. Tylko nie wiem, czy ja dobrze to robię. No jak go mogę zaatakować? O. Dobra. Udało się, ale... strasznie dużo musiałem energii w to włożyć, słuchajcie, żeby go pokonać. Nie do końca rozumiem to, dlaczego tak się dzieje. Wydawało mi się, że tutaj powinno być łatwiej. O? No ale nic. Też zabarykadowane. Oknem? Niech będzie oknem. Dobra. Przeszukajmy. Sztaba węgla. I co ja z tym mogę zrobić? Jak to jest zablokowane na czerwono? Jest ten element. No nie wiem, nie wiem. Jak to u sztaby zdjąć? Nic mi się tu nie podświetla. A! W ten sposób, no. Dobra. Nie wiem, czy to było sens w ogóle rozwalać te, ale może. Może. Dobra, skradamy się, bo to... co tu mamy? No, w zasadzie to już nic nie mamy do załatwienia. Także chyba tędy, co żeśmy przyszli, to wrócimy. Nie będziemy się tutaj narażać, słuchajcie. Dobra. Idziemy dalej. W naszą trasę, słuchajcie. Sztabę węgla mamy. I tyle, czekajcie. Zlokalizuj obszar. Aha, czyli tym krukiem musimy to zrobić, dobra? Tutaj kruk coś... nie bardzo wiem, jak to ten lokalizowanie obszaru. Tam coś się świeci. Czy ja nie muszę przypadkiem tutaj wrócić? Chyba nie. Nie bardzo wiem, co jest...
ten znacznik taki tutaj, jakby mi ktoś widział, czy... Nie wiem, o co tu chodzi. Ale chyba polecimy tak czy inaczej sobie do tej łódki, bo musimy przepłynąć, patrzcie, tam dalej. Tutaj coś nam miga. No dobra. Jesteśmy tutaj, lecimy sobie do łódki. Łódka jest niedaleko, więc spróbujemy. Tutaj coś jest jakiś. Jeszcze pojawił nam się znacznik. Obszar zastrzeżony. Czyli lepiej tędy nie wchodzić. To się może dla nas źle skończyć. Na razie polećmy sobie do łódki tej. Dobra. Czy ja go mogę przeszukać? Chyba niekoniecznie. Ale tego drugiego musimy jeszcze załatwić, coś mi się wydaje. Dobra, wejdźmy sobie do środka i zobaczmy, co tu w środku możemy zdziałać. Czy coś tu jest do zebrania? Chyba tu nic nie ma, słuchajcie. Dobra, udało się. Chyba się udało. Odpocznijmy chwilę. Przeszukać nie możemy tego, a ten drugi gdzie jest? Gdzie on jest? Przecież był przed chwilą. Nie, no nie wiem, był przed chwilą i go nie ma. Coś tu możemy zrobić? Nic tu nie możemy zrobić. Mamy za to tylko ten statek nasz. Więc cóż, wsiadamy w statek. No jak ja mam tu... Aha, tak mam wejść, dobra. Jak mam tu płynąć? Jak to się to obsługuje? Kurczę, nie znam się na statkach. Jak mam tu płynąć tym? No. Powie mi ktoś? Coś tu dalej jest?
O. Jesteśmy na wieży. No, zatrzymał się. Dobra. O, tam kolejny jest. Nie wiem, czy ja dobrze w tą grę, powiem wam, gram. Bo nie wiem po prostu, co trzeba robić i w jakiej kolejności. Także nie mogę płynąć. No to strzelam, tak? O, czekajcie, tu jest ten. Może da się to przeszukać? Nie. To jest nieprzeszukiwalne. No już więcej tutaj chyba nic nie zrobimy. Schodzimy. Ale jak? Żeśmy weszli. A, w ten sposób. Po prostu trzeba było się nakierować, ale od tyłu. No dobra. Nie, nie chcę wchodzić. Chciałem wyjść tędy. I udać się do tej mojej łodzi. Może już w końcu odpłynie ona. Nie wiem, czy tu jeszcze jakąś misję mamy wykonać, czy co. Ja bym chciał już płynąć tam. No, nie, jest 55 metrów, patrzcie. Póki nikogo nie ma. O, za daleko. Żeby do niego strzelić. Nie, no gdzie on idzie? W górę po tym. Sfariował. Tu chciałem zeskoczyć. Zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś coś tutaj czegoś nie ma. Nie, nie mogę tego rozwalić. Myślałem, że beczkę da się rozwalić, ale się nie daje. No nie. Co ja mogę zrobić, żeby tą łódkę ruszyć? Tu jest jakieś coś, co jest wbite. Powinienem to chyba jakoś, nie wiem, odhaczyć, czy cokolwiek w tym stylu. Nie wiem, jak to się płynie tym cudem. Aha, czyli łódką w ogóle nie przepłynę. Mogę płynąć tylko po prostu. No dobra, płyniemy tak, tylko czekajcie, gdzie mam płynąć? O, co to się dzieje? A, że zimno jest! Aha, obszar niedostępny. Dobra, to się cofamy w takim razie. Nie no. Bez sensu. A weźmy sobie mapkę jeszcze. Podejrzyjmy mapkę. Może ja muszę tak czy inaczej. Czyli ja muszę tutaj jednak się dostać. Dobra, skoro muszę się tutaj dostać, to wracamy w takim razie. Czyli ja tędy w ogóle nie mogę tą łódką płynąć. Ona jest, bo jest, ale my nic z nią nie zrobimy. No dobra. Znaczy nie dobra, ale. Mówi się trudno. O! Dobra. Udało się?
Udało się chyba. To idziemy. Hej, cześć. To ja tylko. Nie możemy go przeszukać, ale tu możemy coś przeczytać. Aha. Czyli możemy przez dach próbować jakoś wejść, dobra. O, mamy strzały. Czekajcie, co to było tutaj? Gdzieś coś mi się wydawało, że... No nie. Jest tu coś? Nie ma nic. Jakieś warzywa, owoce? Ale tu nic nie mogę z tym zrobić. Tak za bardzo. O! Niepokojąca muzyczka. Lepiej powoli tutaj zachować. O, czekajcie, tutaj coś jest? Strzały łowieckie, dobra. Szkoda, że nie można wystrzelonych strzał odzyskiwać, ale... Przywołaj swego kruka. No zaraz przywołamy, tylko tu wyjdę. No. No dobra. Idźmy wyżej. Aha, czyli tutaj muszę iść w tą stronę, dobra. Tutaj ktoś mi się kręci. Niepotrzebnie. O, dwie osoby jakieś nawet. Czyli tutaj pokazuje. Dobra. No, w nogę żeśmy pocelowali. Strzały łowieckie. Nie, chyba można odzyskać. Coś mi się wydaje. Gdzie mój cel? Mieliśmy przecież cel. I cel zniknął. Dziwne. Dziwne. Dobra, wychodzimy.
co możemy tu ulepszyć? Jak to możemy ulepszyć? Można ulepszyć pośrednie zasobu zostanie znaczone ikonką. Aha, czyli to. Rozumiem. No dobra, no to ulepszamy to, tak? O, ulepszyliśmy. Pięknie. Dobra. Czyli musimy teraz ten obszar zlokalizować, dobrze. Okej, zlokalizowany obszar. Ale dalej pan zlokalizuje obszar. To co, nie został zlokalizowany, czy o co chodzi? Nie wiem. Czekajcie, tu byliśmy, czy nie byliśmy, bo już się gubię. Tutaj to w zasadzie możemy normalnie chodzić. Tutaj też chyba nic nie ma ciekawego do wzięcia. A, tam dalej ktoś jest. Oni gdzieś tam coś pracują, widzę. Dobra. Ale on hałasuje. Się w niego strzelić, czy niekoniecznie? Da się. Padł, dobra. Dobra. Zabierzmy tu naszą strzałę. Złamany łuk. Tu nic nie mogę zrobić, oprócz... odzyskania strzału. O, kufer otworzony. Się schowajmy. Czy tu mogę wskoczyć jakoś, wdrapać się?
Mogę, patrzcie. Ale motyw. Byłem pewny, że nie uda się ten numer. Szukamy dziury w dachu w takim razie. Żeby było śmieszniej, to ja nie widzę żadnej dziury. Gdzie tu dziurę w dachu mam znaleźć? No naprawdę nie widzę żadnej dziury. Tu jest tylko do środka, mogę sobie wejść. Chyba. Chcę schodź. O. Aha. Dobra, jesteśmy w środku. Czy tu coś mogę zrobić? Tak się patrzę. Ale chyba nie. Co jest? You coward! Unbind me and stick an axe in my hand. I owe you nothing. Raven shit. Yours is a clan of thralls and peasants. You, lay that axe aside or die by mine. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. I will sell you to hell herself. O kurde. Kneel, Wolfkist, I will spare your life. Shut your hole, fight. Co zrobił? Zabił mnie już? Ojejku. O kurde. No nie. Udało się. Father, you should have held on to this until the bitter end. If I give my life, will you spare my clan? Beren, no! Pick up your axe! Kill them all! Przypomina mu się. O, ten wilk.
Nie bardzo wiem, co tutaj teraz dalej, ale chyba trzeba wyjść. No bo cóż. Yes, of course. You have our throat, Wolfkissel, even if your wits were somewhat rattled. Listen here. If you can breathe, you can fight. Now come. We take back our ship. You do not need to tell us twice. Mhm. Czy coś możemy zrobić? Nic. Po prostu już żeśmy uwolnili i tyle, tak? Mhm. Aha, tu jeszcze kropeczka przy tym się świeci. Nie. Tu coś zjeść możemy? Nie możemy. No już, już. O kurde! Dobra. A czy pozostali nie powinni walczyć? Tylko ja? Zaraz będzie po mnie. Dobra, spierdzielamy stąd. Dobra, wskakujemy, słuchajcie. Dag, Bragi, grab your oars. The whale road leads us home. Dogs, it's about time. Stop yapping and start rowing. Let the sail out. Time is almost up. Wow, udało się. Strzelają za nami. Tutaj da się podpłynąć. Dobra. Dobra, jesteśmy już na powierzchni. Znaczy na drugiej stronie wyspy. A tamci ziomale, gdzie oni są? Wyłażą czy gdzie tam? Co, oni będą tak siedzieć teraz? Pożegluj do ojczystego Fornburga. O co, kaman? No dobra. Chyba to jednak nie to miejsce, gdzie powinniśmy dotrzeć. A, faktycznie nie, to tylko że ja myślałem, że tu już przystałem. Dobra. To jak ja mam teraz płynąć? Może tam? Run up the sail. No dobra, płyniemy. Anything to say for the mess you led us to? We suffered no losses in this fight, and the men who humiliated us are dead.
What is there to say? Oh, something like, I was stupid, selfish, reckless, blind, boneheaded, and I smell like blood and shit. I like my version better. Eivor, look! Someone is setting up an outpost on that island. Kjotve's men, gnawing at any piece of open land like dogs worrying a bone. Even with you half in the czyli tutaj muszę dotrzeć, dobra. Kurde. Oj, dostałem. Dostałem. Dobra, wczytujmy ostatni zapis. A może zróbmy sobie Z, podążaj wzdłuż wybrzeża. E. Bo tamto nie będziemy może ich najeżdżać jednak. No surprise there. This war has spun on for three generations. I hardly expect him to relent. Your hatred for that man burns bright, Wolfkist. I could warm my balls on it. Would you not prefer a pair of sealskin breeches? Just take care, Eivor. Such hatred can make you careless. What he did to your father, he did to all of us. You are not in this fight alone. No i co, i tutaj mamy dopłynąć, tak? Czy jak? Bo już... Może to trzeba obkrążyć, patrzcie. King Styrbjorn will scold you for setting out against his wishes. Of course he will. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I'm right. Until it's too late. What about Sigurd? What would he say? If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe and smiling into the breeze. O, chyba coś widzimy na horyzoncie. Only the truth. That we attacked Kjotve's fortress, killed his men and weakened his control of this land. Will you mention the part where you lost your crew and were nearly sold as a thrall? Will that be part of your saga? If there is a skull to dare sing that verse, it will be his last song. Dock the ship here. No to jesteśmy na miejscu. For good this time. A warm welcome as always, Landry. You look like reddened shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years.
You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. A cloud hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters, it stirred something in me. A feeling I've not had since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies, of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the Longhouse. I think you have lost your edge, Eivor, just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Menu umiejętności. Może to? No dobra. Czyli tutaj są różne zadania. Tu mamy strzałkę, co możemy robić. No ale porozmawiajmy sobie jeszcze z nim. Czekajcie. Nie, nie będziemy tam się. Ćwiczą. You look like you know a thing or two about dice. Myślałem, że tu można wejść, ale nie można. A tu o co chodzi? Pewnie nie ogra. W trzy kubki gra. O, tu jakiś dialog można. Is the king free to speak with me? He is still with the emissary from the north. I would wait a while longer. Understood. I will come back. A jeszcze raz. The king let me in now? Aha, ten sam tekst. No point in knocking. No dobra, czyli możemy tu se zwiedzać dalej. Możemy moreszkę zebrać? Nie możemy. Pełne mamy zasoby. O, tutaj coś.
Svein, have you designed any new tattoos? A few worth looking at. Let me have a look. Go ahead. Good. Need anything else? See you later, Svein. Sure. No dobra. No fajna wioska. Tu nie mogę. Konie. Mogę jakąś interakcję wejść? Dosiąść. Można, patrzcie. Nawet konie można dosiąść, ale nie, nie będziemy teraz siadać. Something here you might like to see. Thunderclap of Thor! Is that your father's axe? I have not seen this beauty since, well, for some time. I forged this weapon long ago. Still looks good. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen it? I can give it a better edge and reinforce the handle. And as luck would have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Mhm. No coś tam mieliśmy chyba, jakieś żelazo. Z tego co kojarzę. No. That should do it. Anything else? No spojrzyjmy może, co on tam ma do zaoferowania. O, może opancerzenie, patrzcie. O. No. You need anything else? And how are you, Gunnar? Holding up? Yeah, work is good and my spirits are strong, but my nights cold. My lady left me, if you have not heard. I had. Sorry to hear it. You were together how long? 5 weeks it was. 5 beautiful, passionate weeks. But all that is done. Will I never find my Brunhilde? Valkyries do not walk the world as they once did, Gunnar. Maybe set your sights a bit lower. Lower? My friend, look at my wares, my weapons. I'm not a man to settle for less than the finest of anything. That's all for now. Return any time. No to tyle, słuchajcie. Dobrze. Dzięki w takim razie za tą rozgrywkę. Była to ostatnia część tej gry. Przypominam, że jest to wersja demonstracyjna, która no za jeden dzień już nam się skończy dostęp, więc chyba nie ma już co tam więcej kontynuować.
Zachęcam do subskrybowania, lajkowania albo unlajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnej rozgrywki serdecznie zapraszam. Cześć!